Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Lu Yongbiao. Zawód: pisarz. Liczba ofiar: 4. Czas i miejsce zbrodni: listopad 1995 roku, prowincja Zhejiang na wschodnim wybrzeżu Chin. Wyrok: kara śmierci. We wstępie do swojej powieści Wstydliwy sekret, wydanej w 2010 roku, zyskujący popularność chiński pisarz Lu Yongbiao wyjawił: rozpocząłem już pracę nad kontynuacją. Będzie to pełen napięcia kryminał opowiadający o zachwycającej pisarce, która popełnia szereg makabrycznych morderstw, a mimo to udaje jej się wymknąć organom ścigania. Książka będzie nosić tytuł Piękna pisarka, która zabiła. I mam nadzieję, że okaże się sensacją literacką. Powieść ta nigdy nie została napisana, za to sensacją stał się sam autor, który, jak się okazało, 15 lat przed napisaniem Wstydliwego sekretu zamordował 4 osoby. Do owej zbrodni doszło w listopadzie 1995 roku. Yongbiao nie był jeszcze wtedy znanym pisarzem, choć miał już na koncie interesujący debiut literacki na łamach jednego z chińskich czasopism. By poznać bliżej okoliczności poczwórnego morderstwa, którego dopuścił się Lu wraz ze wspólnikiem, należy cofnąć się w czasie do dzieciństwa i wczesnej młodości pisarza. Urodzony w 1964 roku, Lu pochodził z Wuhu, Wanhui, prowincji we wschodnich Chinach, położonej w dorzeczu Yangtze i Huanghe. Jego rodzice byli biednymi rolnikami. Yongbiao był raczej kiepskim uczniem, ale od małego zdradzał talent literacki. Miał nadzieję, że dzięki niemu uda mu się w przyszłości coś osiągnąć i zarobić na życie, swoje i rodziny. W 1985 roku nadszedł pierwszy sukces. Mamo, popatrz! No co, gazeta jak gazeta. Ale tu jest moje nazwisko. Opublikowali mój tekst. Jedno z chińskich czasopism zamieściło zbeletryzowaną kronikę życia młodego Lu, ubraną w formę poetyckiego dziennika. Yongbiao otrzymał za nią także nagrodę literacką i odebrał czek. Choć zrobiło się o nim głośno, sława, głównie lokalna, trwała tylko przez chwilę. Mimo to Lu nie poddawał się. W 1990 roku poszedł na opłacone przez siebie studia do Instytutu Literackiego Lu Sun. Wkrótce poznał tam Chu Meilin, z którą wziął ślub. W 1992 roku parze urodziła się córeczka. Krótko po porodzie lekarz poinformował rodziców: dziewczynka ma bardzo poważną wadę wzroku. Jedynym ratunkiem dla niej jest w przyszłości operacja. Kiedy Lu był kawalerem, do życia potrzebował bardzo niewiele i mógł się skoncentrować na studiach i karierze literackiej. Jednak życie zmusiło go do porzucenia marzeń. Utrzymanie trzyosobowej rodziny i kosztowne wizyty lekarskie oraz konieczność zbierania funduszy na operację córki sprawiły, że Yongbiao porzucił studia i podjął stałą pracę w fabryce. Zdarzało mu się publikować krótkie utwory w czasopismach, ale traktował to tylko jako hobby. W 1995 roku w Chinach nastąpił kryzys gospodarczy, w wyniku którego Lu stracił pracę. Swoje frustracje zaczął topić w kieliszku. Jego nieodłącznym towarzyszem biesiad został Wang Weiming, kolega z dzieciństwa, który uważał się za doradcę prawnego, choć w istocie był rozjemcą sporów między sąsiadami. Obaj mężczyźni coraz częściej dopuszczali się pijackich awantur i oszustw. Pewnego dnia, dotąd cierpliwie znosząca ekscesy męża Chu Meilin, nie wytrzymała. Albo zdobędziesz 5000 juanów na operację naszej córki, albo wynoś się z domu. I tak nie ma z ciebie żadnego pożytku. Lu nie widział innej możliwości pozyskania takiej kwoty, jak dokonanie napadu rabunkowego. Wang utwierdzał go w tym przekonaniu. Obaj zatem udali się do Huzhou, w sąsiedniej prowincji Zhejiang. Tam znaleźli pokój w jednym z hosteli i postanowili okraść jego gości. Był 29 listopada 1995 roku. Szczęście, czy też pech, chciało, że w hotelu przebywał wówczas tylko jeden gość. Był to dobrze ubrany, około 40-letni mężczyzna, Yu Mufeng. Mamy farta, wygląda na bogatego. Co robimy? Zakradniemy się do niego w nocy i zabierzemy mu portfel. No, czujesz, jest wypchany. Około 3 w nocy napastnicy wdarli się do pokoju mężczyzny. Liczyli na to, że uda im się okraść go podczas snu. Nic z tego, mężczyzna obudził się i zaczął krzyczeć. Lu i Wang musieli go uciszyć, co zrobili za pomocą młotka.
roztrzaskali czaszkę napadniętego. Ten, zanim umarł, narobił jednak potwornego hałasu, który zbudził właściciela hostelu i jego żonę. Okazało się, że świadkiem zamordowania trójki osób był 13-letni wnuczek pary prowadzącej hostel. Sprawcy uznali, że chłopiec może ich rozpoznać i wydać policji, więc także i on stracił życie z rąk morderców. Coś, co miało być kradzieżą, zmieniło się w rzeź. Po dokonaniu poczwórnego zabójstwa napastnicy przeszukali kieszenie hostelowego gościa, którego zabili w pierwszej kolejności. 10 juanów. 10 juanów, nie wierzę. Nie wierzę, zamordowaliśmy tych ludzi dla 10 juanów. 10 juanów to równowartość około 6 złotych. Sprawcy nie zauważyli natomiast, w pośpiechu i panice, że Mu Feng miał ukryte w nogawkach spodni 7 tysięcy juanów. Żeby nie odejść praktycznie z niczym, zrabowali jeszcze zegarek i pierścionek. Następnie uciekli z hotelu. Dzień później znaleziono ciała ofiar nocnej masakry. Znajdowały się w pokojach 202 i 203. W hotelu nie było monitoringu, a właściciele nie prowadzili księgi gości. Policja była zatem bezradna. Śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie. Sprawa poczwórnego morderstwa w Huzhou wydawała się nierozwiązywalna. Tymczasem Lu nie uzbierał wystarczającej kwoty na operację córki. Ostatecznie przeprowadzono ją w półlegalnej klinice, co zaowocowało komplikacjami, które zdeformowały oko dziewczyny. Choroba córki mocno dotknęła Yongbiao. Lu zmagał się także z nieustającymi wyrzutami sumienia. To wszystko sprawiło, że powrócił do literatury. Jak sam uznał później w jednym z wywiadów: pisanie było dla mnie terapią, dzięki której jakoś sobie radziłem. W 2005 roku ukazała się jego pierwsza książka, zbiór opowiadań pod tytułem Film. Od tego czasu kariera Yongbiao nabrała rozpędu. Na pisarza, a także wykładowcę literatury na uczelni w Anhui spadł deszcz nagród. Niechętnie za to udzielał się w mediach. Sądzono, że to przez jego introwertyczne usposobienie, tymczasem Lu bał się, że zostanie rozpoznany i aresztowany. Z drugiej strony jednak sam kusił los, zapowiadając powieść o pisarce morderczyni, która nigdy nie została schwytana przez policję. Nikomu jednak nie przyszło przez myśl, że ten uznany pisarz, członek partii i Państwowego Związku Pisarzy, może mieć za sobą tak makabryczną historię. W 2014 roku na podstawie romansu historycznego jego autorstwa nakręcono 50-odcinkowy serial telewizyjny. Gdy sława Lu wciąż rosła, on sam ze sobą czuł się coraz gorzej. Nadużywał alkoholu, był nieustająco zestresowany. Z niefrasobliwego mężczyzny o wesołym usposobieniu zmienił się w odludka. Jeden z jego studentów wyznał: miał ponurą twarz. Zawsze. Wyglądał, jakby był sobą wiecznie zawiedziony. Na jednym z bankietów Yongbiao wpadł na policjanta, co doprowadziło go niemal do histerii. W wywiadzie udzielonym chińskiej telewizji już po aresztowaniu przyznał: te krwawe sceny, ta makabra, to wszystko wciąż mnie nawiedzało, dniem i nocą. Za to, co zrobiłem, powinienem umrzeć 100 razy. Wraz z rozwojem technik dochodzeniowych, niektóre od lat nierozwiązane sprawy powróciły do kręgu zainteresowania śledczych. Tak było też z poczwórnym morderstwem dokonanym w hostelu w Huzhou. Po 22 latach od tej zbrodni, jeden z policjantów wpadł na następujący pomysł. Pobierzmy ślinę z niedopałka papierosa, który został znaleziony na miejscu morderstw, i poddajmy ją testom DNA. Może będzie trafienie. Śledczy doszli do wniosku, że badani musieli pochodzić z prowincji Anhui. Przez 2 kolejne miesiące przeglądano dane ponad 60 tysięcy osób, które 22 lata wcześniej przebywały na obszarze, na którym doszło do poczwórnego morderstwa. W sierpniu 2017 roku pobrano ślinę od mieszkańców Anhui. Wśród nich był Lu Yongbiao. Po tym, jak oddał próbkę śliny, zadzwonił do dawnego towarzysza Wanga i powiedział: stało się. Nie będę uciekał. Myślę, że powinniśmy w końcu stawić czoła losowi. Gdy policjanci przyszli do domu 53-letniego pisarza, by go aresztować, przywitał ich z ulgą na twarzy. Czekałem na ten dzień od 20 lat. W końcu mogę być wolny od duchowych tortur. W tym samym czasie aresztowano także 64-letniego Wanga Weiminga, który był prawnym przedstawicielem jednej ze spółek inwestycyjnych w Szanghaju. Opinia publiczna w Chinach była zaszokowana. Nie mniejszy szok przeżyła żona Lu.
Nigdy nie przypuszczałam, że życie mojego męża kryje taką potworną historię. Sąd w Huzhou uznał Lu Yongbiao i Wanga Weiminga winnych napadu rabunkowego i zabójstwa pierwszego stopnia, w wyniku którego śmierć poniosły 4 osoby. Mimo, że morderstwa te zostały popełnione ponad 20 lat wcześniej, były na tyle okrutne i niosące za sobą poważne konsekwencje, że przestępstwo to nie uległo przedawnieniu. Lu oraz jego wspólnika skazano na karę śmierci. Obaj przyznali się do winy. Lu Yongbiao złożył apelację, ale sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. 22 października 2019 roku popularny chiński pisarz i ceniony prawnik zostali straceni, a sprawa morderstw z hotelu w Huzhou ostatecznie dobiegła końca. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.